podczas 10. Festiwalu Lutniowego w Gostyniu postanowiliśmy przełamać wszystkie granice. Zrzeszyliśmy ze sobą lokalny chór, chór Palestrina, wraz z chórem Zobacz Music, w którym są fantastyczni ludzie z całej Polski z dysfunkcją wzroku. Przed próbą było trochę nerwów, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, ale udało się nam wszystko fantastycznie. Naszymi obawami na pewno było to, że nigdy nie śpiewaliśmy bez dyrygenta, zawsze nam ktoś prowadził, a tu jednak dzięki temu, że mogliśmy zaśpiewać z osobami niewidomymi bądź niedowidzącymi, musieliśmy się skupić na tym, abyśmy potrafili zaśpiewać bez niego. Nie? Co nam przyniósł ten udział w tych warsztatach? Na pewno to było jakieś nowe doświadczenie, poszerzenie naszych kompetencji, jakichś takich umiejętności muzycznych, wokalnych. Nauka siebie też. Tak. Poczucie siebie w śpiewie, bo na tym bazują też osoby niewidzące. Festiwal lutniowy to nie tylko dzisiejszy koncert, bo to również już rozstrzygnięty konkurs plastyczny, który przeprowadziliśmy w szkołach podstawowych w Gostyniu i w okolicy. I na koniec dzisiejszego koncertu wręczenie nagród z tego też konkursu. W ramach festiwalu odbyły się też trzydniowe warsztaty wokalne, które prowadził pan Przemysław Czekała. Warsztaty w bardzo cudownej atmosferze, osoby, które współpracowały z nami, świetne poczucie humoru, profesjonalizm. Na pewno nam osobiście, jako chórzystom, dużo wniosło to do naszego warsztatu, jak chodzi o naukę śpiewu, nie? Dzięki właśnie tym warsztatom można tą muzykę poczuć, a nie śpiewać zgodnie z, no wiadomo, z nutami, ale po prostu taka empatia, taka, że ta muzyka, która po prostu idzie, to niesiemy ją z sercem i ten głos, po prostu emocje są przekładane na ten śpiew. No i to na pewno, patrząc na te osoby, z którymi tutaj współpracujemy, tak, niewidomymi, to po prostu jest taki wielki taki szacunek dla tych ludzi, którzy po prostu mimo trudności ze sobą potrafią tak pięknie śpiewać. Potrafią przekazać to, swoje emocje w tym głosie, w taki sposób, a nie inny.